ruszamy łapać słońce, zaćmienie słońca, troszkę się chmurek zrobiło teraz, jak widzicie, ale no musimy jechać tam, gdzie będzie pełne zaćmienie słońca, bo w Charlotte będzie tylko 85%. Nam chodzi o 100%. No a w związku z tym, że na autostradzie jest korek jeden wielki, to my z tej okazji jedziemy właśnie przez Pyry i Buroki, licząc na to, że w ten sposób szybciej dojedziemy, bo większość ludzi jednak pojedzie za drogą autostradą. Domów na kółkach, całe osiedle domów tu z drugiej strony też. To jest to bogactwo amerykańskie. Ty, Hiob, nie wiesz, jaka bida w Polsce, nie wiesz, jak dobrze jest w Ameryce. I ci ludzie, co mieszkają w tych domach, to na pewno robią to, bo mają taki kaprys. Nie dlatego, że ich nie stać na normalne domy, tylko po prostu lubią takie domki na kółkach dziadowskie. Piękna zapora, fajnie wygląda. Pewnie fajne jeziorko z drugiej strony. Mini mamy czasu, jedziemy dalej. Gdzieś koreczek. Cmentarz z samymi kwiatkami rosnącymi na trawniku. A u nas to coś kiepsko wygląda. Zachmurzyło się. Nie wiadomo, czy będzie coś widać z tego zaćmienia słońca. Może nagramy dziewczynę. Olga Stachowiak. To fajnie uśmiecha. Powie nam pan, jak ma pan na imię. Olga, no mam na imię Piotr, ale tutaj jestem Hiobem, proszę pani. Gregor, dużo ludzi czeka na zaćmienie. No bo to mamy totalne zoo. 100 osób ogląda teraz, było przedtem więcej nawet, zobaczymy, jak będzie bliżej zaćmienia. Bajzel Adam taki mam w aucie. Dzień dobry podglądaczom słońca. Witaj, tu mamy okularki do podglądania. Tu mamy kamerkę, przed którą mnie podglądają. Panie Kiobie, w jakim pan się teraz miejscu znajduje? Teraz się znajduję w Kolumbii, w południowej Karolinie. W którą stronę te chmury idą? A nagrywamy. Prawdę mówiąc, to ten słoneczko już prawie że tu nic nie widać. Przez okulary widać, że już prawie że znikło. Ale z nagraniem tego to jest pewien problem. No już jest jeszcze jasno, ale już jest całkiem kawałeczek tylko tego słońca. No to zobaczymy zmianę, zaczekajmy. Kamil GG, o której to? Już lada sekunda słonko zniknie, zaczekajcie. Rapujące kalesony, a to matrycy w kamerze nie wypali bez filtra? Może wypali, co się będziemy przejmować. Peter000.pl, ale emocje. No prawie że już znikło, gdy słoneczko zajdzie za daleko, wiernych sobie poza smuca radość sprawi kretą. Słońce będzie, kiedy zgaśnie, gdy rano nie wstanie.
świata. Świat! Albo... Nie zdobyte przez piwo. Ileż raz nadchodziło ciebie. Stoisz w miejscu, a tą ziemią to niebo. Kręcisz sobie, jakbyś było tą chorą. Wieczko nasze zgaśnie. Zaburzenia ma i plamy przez ten trud. Kto to wie, a może będzie wtedy jaśniej. Przeżyliśmy już nie jeden taki cud. Słoneczko zajdzie za daleko. Wiernych sobie poza smuca radość sprawi kretą. Co to będzie, kiedy zgaśnie, gdy rano nie wstanie. Albo będzie koniec świata, albo zmartwychwstanie, albo będzie koniec świata, albo... Jedziemy na pocztę, bo dostałem awizo, że mam przesyłkę do odebrania. A ta przesyłka to jest zegarek. Czekajcie, trzeba włączyć jakieś chłodzenie w tym samochodzie. Zegarek, kupiłem jeszcze jeden zegarek, już ostatni, naprawdę. Dlaczego taki zegarek kupiłem? Bo mój tata miał zegarek Atlantyk, jak byłem dzieckiem. Potem coś się z tym zegarkiem stało, nie wiem co, bo już później tata miał jakiegoś rosyjskiego Poliota, czy coś takiego. Ale jak byłem dzieckiem, to miał taką Atlantyka Worldmastera. Bardzo charakterystycznego. Czekajcie, gdzie gamonie. Nigdy nie wiem, czy zamknąłem drzwi do garażu, czy nie. Zamknięty. Który miał taki charakterystyczny biała tarcza z czarnym okręgiem wewnątrz tej tarczy i na tym okręgu były cyferki kolejnych godzin. Także bardzo łatwy do zapamiętania ten zegarek i w związku z tym stwierdziłem, że sobie, ponieważ się pamiątka po tacie nie zachowała, to stwierdziłem, że kupię sobie pamiątkę po tacie, po prostu taki sam stary zegarek z lat 50. Atlantyk jest bardzo ciekawą firmą, dlatego, że jest to firma szwajcarska, ale nie jest to firma jakiejś najwyższej półki. Nie jest to firma, która ma taki prestiż jak tam Rolexy, Hoyery, Omegi i tego typu Schaffhauseny i inne zegarki. Więc wśród mojej kolekcji, poza wartościami emocjonalnymi, to nie będzie to jakiś specjalnie wartościowy zegarek. Ja za niego zapłaciłem $200. A ktoś niedawno mi na forum powiedział, że kupił w Polsce podobny zegarek za 300 zł. Natomiast ciekawe jest, że właśnie te Atlantyki są tak popularne w Polsce. Okazuje się, że ta firma, szwajcarska firma, sprzedawała w PRL-u po wojnie w latach 50. te zegarki. Można je było kupić za złotówki. Stąd mój tata właśnie taki zegarek miał, przypuszczam. Ale oni nie osiągnęli wielkiego sukcesu na zachodzie. Znaczy na zachodzie te Atlantyki nie były wcale takie znane. Natomiast ponieważ się dobrze sprzedawały za żelazną kurtyną, to zegarki te zdobyły tutaj u nas popularność. No jak ja wiem z własnego doświadczenia w Polsce. A ten, który kupiłem, w ogóle jest wysłany z Bułgarii, więc prawdopodobnie w Bułgarii też się cieszyły jakąś popularnością. Więc ja będę miał bułgarskiego, szwajcarskiego, bułgarskiego Atlantyka.
Natomiast dzisiaj firma Atlantyk dalej bardzo dobrze funkcjonuje, robi bardzo fajne zegarki. Nawet zrobili reinkarnację, odtworzenie dokładnie tego modelu, który kupuję. No ja kupuję ten stary. Natomiast Atlantyk zrobił wersję nowoczesną tego zegarka. Już automatyk, już z szafirowym szkiełkiem. Tak jak się dzisiaj robi zegarki, tylko wizualnie podobny do tamtego. Powiedzmy coś takiego jak nowy Fiat 500 i stary Fiat 500 z lat 50. czy nowy Volkswagen Garbus jako odrodzenie starego Garbusa. Myślałem o kupnie właśnie tego nowego zegarka, no ale stwierdziłem, że to jednak to by było nie to samo. Jednak mój tata miał tego starego i no, tak jak z Volkswagenem Garbusem, też jakby miał do wyboru, to bym kupił starego Garbusa, a nie nowego, zwłaszcza gdyby ten stary Garbus był no, dużo tańszy od tego nowego. No, taka jest prawda, że te stare Atlantyki są, nie są bardzo drogie, a w każdym razie tańsze niż te nowe. Więc jedziemy na pocztę i zobaczymy, co to przyszło, bo to zawsze jest jakieś kupno kota w worku. Nie wiadomo, w jakim stanie ten zegarek będzie. No, na pewno nie będzie w stanie jak nowy. No ale w ogłoszeniu było, że był serwisowany, że dokładnie dobrze chodzi. Zobaczymy, przekonamy się za chwilę. Poczta, poczta. Na całym świecie poczta tak samo działa, to znaczy nie działa. Przez, nie wiem, której tu byłem, ale przez dobrą godzinę szukali paczki, która przyszła wczoraj. Wczoraj ją próbowali dostarczyć. Dzisiaj miałem odbiór i przez godzinę szukali tej paczki. Paczka tak wyglądała. Od Jawor Kirow Pałński dostałem z Bułgarii w Sofii. Chyba trzeba odpalić. Zaletą elektryka jest to, że nawet jak się go odpali, to nic tu nie hałasuje. Może dmuchać w kamerkę. Zobaczmy, zobaczmy jak to wygląda. Co tu nam ten kolega Bułgar przysłał? Opakowany taki. Może tam nic nie ma w środku. Nawet pasek jest. Nawet jest pasek od zegarka. No zegarek w stanie nierewelacyjnym. Straszny, filigranowy. No ale to taki jak taki Atlantyk, wypolerowany. No zobaczymy, trzeba go nakręcić, bo to nie jest automatyk. Tego się za 5.11, tego trzeba samemu nakręcać. Jak to się moda zmieniła przez lata? No, niepozornie wygląda ten Atlantyk, no i niepozornie chodzi, to znaczy nie chodzi w ogóle. Z tego co widzę, to nie chodzi w ogóle. Czyżby to był jeden z tych zegarków, co pokazują czas dwa razy na dobę? No nie chodzi, nie chodzi. Ładnie wypolerowany, tylko niedziałający. No szkoda. To trochę wysoka cena, $300 za zegarek, który nie chodzi. Tak aktualnie wygląda kolekcja moich zegarków. Mam, jakie mam ładne pudełeczko. Ładne pudełeczko mam, akurat tyle miejsca. Pierwszy zegarek to jest Atlantyk, który dzisiaj doszedł. No, były problemy, bo nie chciał ruszyć z miejsca, no ale idzie. Jest troszkę zmęczony życiem, ma już z 50 lat zegarek, ponad 60 lat już ma, więc już nie jest w takim stanie jak nowy, no ale ładnie wyczyszczony, wypolerowany i, no i mam nadzieję, że już będzie szedł jak ruszył. Heuer to zegarek, który ma lat 40 parę, no ale jest odrestaurowany w Szwajcarii niedawno. Wygląda dużo, dużo lepiej i w porównaniu do tego Atlantyka widać,
dlaczego mi się taki duży wydawał, jak go kupowałem. Duży, solidny, porządny zegar. No bo w tamtych czasach takie były modne zegarki. To był rozmiar męskiego zegara. Więc ten był dużym zegarkiem. No a potem były te zegarki coraz większe. Omega Rolex to jest IWC, w którym moja żona chodzi z dwóch powodów. Jest ze szczerego złota i ma baterię w środku. Jest to taka hybryda, mechaniczno-kwarcowy zegarek. No ale ponieważ jest tam bateria, to według mnie duszy nie ma już taki zegarek. No a to mój najnowszy zabytek, nabytek, jeszcze nie zabytek, na razie nabytek, najnowszy Tag Heuer. Więc już o Heuerze opowiadałem, o Atlantyku troszkę już wam opowiedziałem. Jeszcze trzeba będzie coś opowiedzieć o tych pozostałych markach.